Na początek małe wprowadzenie. Ogólnie to ten filmik, wybór tematu tego filmu nie był dla mnie łatwy. Nie był dla mnie łatwy, ponieważ w sporcie teraz dzieje się dużo rzeczy, jak zwykle. Mimo, że sezon wystartował, ale dużo rzeczy dzieje się takich, bym powiedział, żadna rzecz nie jest super ciekawa, ani nie ma nie wiadomo jakiej nudy, żeby powiedzieć sobie, a nie kręcę filmu, mam to gdzieś. Myślę, że tematy są mocno pośrednie, jakoś mnie tam nie elektryzują. I chodzi mi o to, że zobaczcie sobie, o czym dzisiaj na tytuł filmu. Tytuł filmu jest ogólnie o Manchesterze United. Rozmawiamy już w tym momencie o bezsprzecznie lidze, która stała się najlepszą ligą na świecie. Po tym, jak Messi odszedł z Barcelony, już nawet najwięksi fanatycy La Liga, myślę, że poza jakimiś skrajniakami, no to zdają sobie sprawę z tego, że ta liga i w tym momencie schodzi typowo w cień Premier League. Messi poszedł do Francji, Ronaldo poszedł do Włoszech. Troszeczkę jednak te wielkie firmy, nazwiska piłkarskie porozchodziły się po tej Europie, a w Anglii była taka duża dysproporcja jest między Włochami a Francją pod względem poziomu drużyn, że raczej nikt nie ma wątpliwości, kto jest numerem jeden, więc dzisiaj odcinek o Premier League. Spróbowałem odbiec od tematu reprezentacji, od tematu polskich drużyn europejskich pucharów, od tematów ekstraklasowych. Warto czasem zrobić jakiś wtręt, który jest na troszeczkę inny temat. Oczywiście, że temat Leo Messiego w Barcelonie, znaczy w Barcelonie, odchodzącego z Barcelony do PSG, jest tematem ciekawym, natomiast mimo, że jestem raczej kibicem Barcelony, to może złe słowo, ale kimś, kto trzyma kciuki w tej rywalizacji Barcelona-Real za Barcelonę, to to odejście Messiego nie ruszyło mnie zbyt bardzo. Ono też się spotkało z moim wyjazdem. Jakoś niezbyt mi się chce o tym rozmawiać. Myślę, że jest to temat przegadany w mediach przez inne osoby interesujące się piłką, czy też ludzi, którzy tam tytułują się jako dziennikarze sportowi, czy tymi dziennikarzami rzeczywiście są, więc ja myślę, że tam tacy dziennikarze jak Stanowski czy tam Borek zrobią to za mnie. Ja się zajmę dzisiaj Manchesterem United. I odnośnie tego, no oczywiście, jeśli ktoś myślał, że odpowiem na pytanie, czy Manchester United już się przebudził, już jest tym Manchesterem, który niedługo będzie wygrywał trofea i będzie wracał, może nie do czasów Fergusona, ale do czasów jakiejś swojej potęgi, no po prostu będzie z powrotem klubem, który będzie, załóżmy, w top 5 w Europie, czy będzie wygrywał Mistrzostwa Anglii. No to oczywiście komunikat jest jedynie odpowiedź. No, przykro mi, kolego, tam są drzwi. Oczywiście, że na to nie odpowiem. No jak mam odpowiedzieć? Wróżką nie jestem. Też Manchester United ma swoje wady. I oczywiście jak każda drużyna. Natomiast co się rzuciło w oczy? Rzuciło się w oczy ich zwycięstwo na początek sezonu. Tego, że mimo tego, że mieli na początku drugiej połowy, dostali gonga na 1-1 od Leeds, to byli w stanie drużynę Mateusza Klicha po prostu roznieść. Cztery asysty Paula Pogby. Kapitalne spotkanie w wykonaniu Bruno Fernandesza chociażby. Więc ten Manchester bardzo dobrze wystartował. Natomiast czy to jest drużyna, która wygra mistrzostwo i czy jest faworytem numer jeden? Moim zdaniem nie jest. Moim zdaniem numerem jeden jest Manchester City Pepa Guardioli, czyli drużyna, której gdzieś tam po trochu, tak samo jak za Barcelonę, gdzieś tam spoglądam i mówię sobie, no Pep Guardiola, były trener Barcelony, bardzo preferujący futbol kombinacyjny. Tą tiki-takę, która polega na wymianie krótkich podań. Natomiast jeśli chodzi o tą drużynę, no to zaczęła bardzo słabo i to jest jakiś tam atut psychologiczny Manchester United, chociaż przy 38 kolejkach niewielki. I dlatego uważam, że nie należy pompować balonika. Na pewno w Manchesterze United wiele rzeczy poszło do przodu, ale ja pamiętam, że już od samego założenia kanału wiele osób próbowało właśnie tak wcisnąć ten temat odrodzenie Manchesteru, a kończyło się na tym, że Manchester tam zajął drugie, trzecie miejsce w lidze, a potem odpadał w Lidze Mistrzów w najlepszym przypadku, nie wiem, w 1/8 czy w ćwierćfinale, nie? Więc to tak wolałbym się wstrzymywać z tymi kategoryzowaniem, takim szufladkowaniem, że teraz to już Manchester pójdzie do przodu
bez jakichś problemów. Ale w Manchesterze dużo dobrego się zmieniło. Na przykład pojawili się młodzi zawodnicy, którzy wnoszą jakoś, tak? Daniel James, Greenwood, McTominay, no to jest piłkarz, który no generalnie ciężko go już określić jako młodego, ale na pewno ma przed sobą jeszcze jakąś perspektywę. No jest oczywiście Marcus Rashford, też 24 lata, ale może jeszcze swobodnie być lepszym zawodnikiem. Te kontuzje troszeczkę psują mu karierę, aczkolwiek podtruwają ją, a nie niszczą definitywnie. Jest Jadon Sancho przecież kupiony, więc jest tam też dużo zawodników, którzy no mam wrażenie, że dojrzeli do pewnego poziomu, tak? Luke Shaw nie wydawał mi się jakimś, nie wiadomo jakim zawodnikiem, a na Mistrzostwach Europy naprawdę trudno mieć do niego jakiekolwiek zastrzeżenia, ba. Ja pamiętam, że on grał ze złamanym żebrem. Jeśli mówię coś, co było fejkiem, to sorry, nie? No bo ja to przeczytałem akurat w jednym artykule. Nie sprawdzałem tego dokładnie. Natomiast jeśli on grał ze złamanym żebrem, to to jest twardziel. No to jest twardziel. To szapoba. Jest Maguire, do którego też słyszałem, jakim to on jest klocem, jak on to nie spełnia oczekiwań. Na Mistrzostwach Europy top. Więc myślę, że Manchester United ma na kim budować drużynę. Też jest ten Bruno Fernandes, który no zdecydowanie urósł. I to jest też taki piłkarz, który myślę, że mentalnie sobie radzi z problemami. No nie jest trochę, przepraszam, jak Piotr Zieliński, tak? Że może ma te umiejętności techniczne trochę mniejsze, ale jak już wychodzi na boisko, to pruje takie liczby, że w ekstraklasie piłkarze, mało jaki piłkarz ma takie liczby, a on sobie tak w Premier League robi. Z drużynami typu, nie wiem, Arsenal, Tottenham, czy jakieś inne ekipy, które naprawdę są silne. Mówię w skali w porównaniu ze średniakami europejskimi. Bo wiem, w jakim teraz położeniu jest Arsenal i jak jest słaby. Dobra, odbiegam od tematu. Chodzi mi o to, że Manchester United generalnie poszedł do przodu nawet z nazwiskami. Trener, który jest od pewnego czasu, gwarantuje jakiś minimum, jakim jest właśnie wicemistrzostwo, zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. I Solskjaer rzeczywiście jest trenerem, który jest trenerem dobrym. Tylko no jest jedno pytanie. Skoro odpowiedzieliśmy sobie na to, że Manchester United poza może Manchesterem City ma drugą najlepszą kadrę w lidze, no to wypadałoby mieć super trenera i jest szansa na wygranie mistrzostwa. Naprawdę. Natomiast Solskjaer nie miał długo rozpoznawalnego stylu. Teraz ten Manchester pokazał się z ofensywnej, dobrej strony, grając taki futbol przebojowy, ale mamy w takich zespołach jak na przykład Chelsea czy Liverpool trenerów, którzy zdecydowanie wyrobili sobie markę w ostatnim czasie. Tuchel wygraniem Ligi Mistrzów, nawet poprowadzeniem niezłym PSG, nawet po prostu ich dobrze prowadził, tylko Szejk był i musiał go wywalić. Także też chodzi mi o to, że Jurgen Klopp jest trenerem, który w jakim klubie by nie był, przemieniał tych zawodników. Nie musiał nie wiadomo jakich transferów robić, po prostu trenował i potrafił wytrenować zawodników, nawet takich jak nie wiem, Matip czy Andrew Robertson, naprawdę. No to przechodząc do Liverpoolu, to nie był jakiś tuza. Teraz na lewej obronie to jest czołowy piłkarz na świecie. Trent Alexander-Arnold, to jest trener, który wierzy w trening. Czy Solskjaer wyrobił sobie taki image, taką markę w Anglii? Nie, nie wyrobił sobie. I to jest coś, co może Manchesterowi zagrozić do sukcesów poza Manchesterem City. Że nawet jak ten Manchester City się wywali, to są jeszcze dwa zespoły, bo tak typuję, które mogą im zagrozić. Nie sądzę, żeby Tottenhamowi się udało w tym sezonie być wyżej od Manchester United. Tym bardziej nie sądzę, że Arsenalowi. Więc te trzy drużyny uważam, że zdecydowanie powodują takie coś, że tutaj nie można być pewnym. Gwarancję to sobie można kupić na laptopa, że Manchester United wygra mistrzostwo w tym sezonie. Natomiast nie ma żadnej gwarancji. Uważam, że Manchester United wystartował dobrze i gdyby to pociągnął, to jest jakaś szansa, żeby to mistrzostwo wygrać. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, nie sądzę. Bo powtarzam, jest to City, które może i przegrywa w Lidze Mistrzów w kluczowych momentach, ale jest silniejsze kadrowo. Jest PSG, że no są te drużyny z Anglii wciąż.
Jest Real Madryt. No jest Juventus Turyn. Naprawdę jest dużo innych kandydatów. Więc na miejscu kibiców Manchesteru liczyłbym na przynajmniej wicemistrzostwo, nie? To jest coś takiego, plan minimum, który Manchester powinien wykonać w lidze angielskiej. No gdyby miał być może jeszcze drugiego środkowego obrońcę przy Maguire'ze, takiego świetnego, bo Lindelof to jest bardzo dobry obrońca. Natomiast czy to jest światowa półka? Ja mam wątpliwości. Skończę na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Ja oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, do dania łapki w górę, żeby poszerzyć zasięg mojego kanału i pozwolić mi się rozwijać. To naprawdę jest potrzebne. Doceniam to. Dziękuję z góry i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.